Troszeczkę dzisiaj inny temat. Bowiem wiem, że zaczęliśmy temat odnośnie zbroi Bożej, odnośnie tego, z czym jako ludzie wierzący walczymy, z kim walczymy. I o tym pamiętacie, że nie z człowiekiem. Ja o tym czasami zapominam. Dzisiaj troszeczkę inny temat. Temat, który nazwałem znak Jonasza. I może już kojarzymy gdzieś tam ze Słowa Bożego wersety na ten temat. A więc je przeczytajmy. Ewangelia świętego Łukasza, 11 rozdział. I przeczytamy od 29 do 32 wersetu. Ewangelia świętego Łukasza, 11 rozdział, przeczytamy od 29 do 32 wersetu. A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku. Ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Bardzo emocjonalne słowa Pana Jezusa Chrystusa. Ale tak naprawdę musimy zrozumieć Jego emocje. Zrozumieć, że Pan Jezus to mówił w określonym celu, w określonej sytuacji. Ale tak naprawdę On mówił słowa pocieszenia, chociaż może w takiej ekspresywności. Gdybyśmy przeczytali cały fragment, to byśmy widzieli kontekst sytuacyjny. I zachęcam, aby zawsze tak podchodzić do Słowa Bożego, aby czytać, co było przed, czytać, co było po, odnosić się do innych wersetów w Słowie Bożym, abyśmy tak patrzyli na rzeczywistość Słowa Bożego. Dlatego, gdy nawet czytamy jakieś wersety, to w domu można przeczytać cały rozdział. Ale ja wspomnę tylko, że Pan Jezus ciut wcześniej, w tym samym rozdziale czytamy, uzdrowił pewną osobę i pojawił się komentarz. Mocą demonów księcia Belzebuba uzdrawia chorych. Nikt się nie interesował, że ten człowiek, który miał problem, poważny problem, który ograniczał jego życie, tego problemu już nie ma. A to nie był pierwszy taki przypadek, bo Pan Jezus przyszedł i tak jak zaczął swoje posłannictwo, mówił: niewidomi będą odzyskać wzrok, chromi chodzą, głusi słyszą, a ubogim jest głoszona Ewangelia. Oto ogłaszam miłościwy rok Pana. Jeńcy wychodzą na wolność. Ale to nie interesowało ludzi. Albo mało interesowało. Inne rzeczy wtedy były. Może w naszym kraju również. Kto kogo obraził? Jakie państwo, drugie państwo? To, tamto? Co interesuje twoje serce? I nie pytam się tylko ludzi niewierzących gdzieś tam na zewnątrz, ale pytam się ludzi wierzących, co interesuje cię w Jezusie Chrystusie? Co interesuje dzisiaj twoje serce? Pan Jezus wypowiedział te słowa. Kolejny raz uzdrowił osobę, kolejny raz wyprowadził jeńca na wolność i zarzuty, i zarzuty. Ludzie mówią: pokaż nam jakiś znak. Zrób coś, to może w ciebie uwierzymy. Zrób coś, to może się przekonamy. Herod tak samo mówił. O, słyszałem o nim, może jakiś znak mi pokaże tuż przed ukrzyżowaniem. Nic nie pokazuje. Boże, kiedy jakiś znak zobaczę dla swojego życia?
Czy to moje miejsce? Czy to jakiś znak? Musisz coś udowodnić. Przecież Pan Jezus na krzyżu powiedział: wykonało się. Wszystko zrobiłem. Wszystko, absolutnie wszystko. Wykonało się. Czy wierzysz? Czy bierzesz to do swojego życia? Czy żyjesz tym? Czy oczekujesz tych samych rzeczy, co w Słowie Bożym? Czy jesteś tak jak apostoł, który oczekuje mocy Ducha Świętego do swojego życia? Czy oczekujesz darów duchowych do swojego życia? Czy oczekujesz, że Bóg poprowadzi cię i będzie świadkiem Jego zmartwychwstania? Panie, nie, jeszcze jeden znak. Prawda? Nie robimy tak? Jeszcze jeden znak musisz mi pokazać. Jeszcze coś tak specjalnie dla mnie. Coś takiego. Najlepiej jak zrobisz to i tak w taki i taki sposób. Ale nawet gdy Pan Jezus by to zrobił, to często i za mało. Coś jeszcze. No bo ktoś tam zada pytanie, a może to ci się wydaje, a może to, a może tam. Tłumy się gromadziły. I to taka pierwsza refleksja. Jezus przyciąga tłumy. Jezus przyciągał tłumy. Jezus przyciąga tłumy i na stadiony, i Pan Jezus ma tą moc, aby zbawiać nawet tysiącami. Ale także Pan Jezus dzisiaj się pyta twojego serca. Czy ono rwie się do Niego? Czy ono Go pragnie? Bo później jest napisane, że królowa Saba, królowa z południa, jest napisane. Królowa z południa przebyła z krańców świata, aby posłuchać mądrości Salomona. A tu, mówi Pan Jezus, jest zdecydowanie ktoś większy. Większy niż stare prawo, większy niż stary przymierze, większy niż Mojżesz na pustyni, większy niż wszystko, co jest na ziemi i na niebie, bo sam Bóg zszedł do człowieka. Czy pociąga cię Pan Jezus? Czy pragniesz Go? Czy pragniesz Go posłuchać, spotykać się z Nim? Tak jak ta królowa przemierzyła wielką odległość, nie było pociągów, nie było samolotów, szła do kraju i szła pewnie przez rejony, które były dla niej zagrożeniem. Pewnie doradcy mówili: no słuchaj, no nie możesz tak zrobić, zagraża to naszemu całemu krajowi. No jak się coś stanie tobie po drodze? Gdzie będzie władca? Gdzie będzie królowa? Wystawiasz się na ataki wroga. Ale ona nie, idzie do Salomona. A Pan Jezus jest większy niż Salomon. Większy. A druga sprawa jest taka, może jesteś daleko od Boga. Może znasz ludzi, którzy są daleko od Boga. Królowa z południa była bardzo daleko od Słowa Bożego. Pan Jezus do takich ludzi też puka. Do takich ludzi woła. Przyjdź. Przyjdź. Jestem tu. Przyjdź. Kolejna sprawa. W jakiej rzeczywistości tak naprawdę żyjemy? W jakiej rzeczywistości też duchowej istniejemy, poruszamy się? Jaka jest rzeczywistość? Bądźmy tego świadomi. I tak jak Pan Jezus mówi, tak naprawdę nie zmieniła się ta rzeczywistość od dnia dzisiejszego. On mówi, to plemię, to pokolenie jest pokoleniem jakim? Przewrotnym. Co to znaczy być przewrotnym? I tu każdy myśli o sąsiedzie. Zaraz, a ten sąsiad, a to właśnie on, tak? Prawda? A znam takiego. Prawda? Tak czasami jest. Słownik o tym mówi. Ale ja chciałem się zapytać, czy zdajesz sobie sprawę, że w takiej rzeczywistości żyjemy, że w takiej rzeczywistości żyje Kościół, że w taka rzeczywistość jest na świecie.
Co to znaczy? Skupmy się na tym słowie przewrotnym. Na tej rzeczywistości. Człowiek przewrotny, rzeczywistość przewrotna, informacja przewrotna. Przewrotność cechuje się fałszem, zakłamaniem, obłudą. Posługuje się podstępem i wykrętami. Podstępny, wykrętny, to jest przewrotny. Ale coś ciekawego jest jeszcze. Przenośnie, ukrywający prawdziwe oblicze. I taka jest rzeczywistość duchowa. Myślisz, że często diabeł przyjdzie i powie: tak, jestem diabłem, chcę cię zabić, chcę cię zniszczyć, chcę cię okraść? Przewrotnie. Słowo Boże mówi, że nawet przybiera postać kogo? Anioła światłości. I taka jest dzisiaj rzeczywistość. Ale czy nie dotyka nas? Strach? Niektórzy starają się chować pod pozorem zewnętrznym obrazu siły, prawda? A wewnątrz? Wielki strach. Wielka niepewność. Na zewnątrz? A wewnątrz? Co tam się dzieje? Zły obraz samego siebie przez operacje plastyczne czasami, prawda? Teraz taki jakiś program oglądałem, że modne jest przed ślubem. Idą oboje do lekarza i mówią: nie, no to, dlaczego? No bo tyle ludzi przyjdzie, nie? Ale to czasami wypływa z wnętrza. Ile ludzi jest pięknych nawet zewnętrznie, tak? A mówi: o nie, ale ja mam taki brzydki nos, takie coś tam, albo ten. To z wnętrza wypływa. Ludzie, którzy mówią: ale się napracowałem, często mają problem z lenistwem. Jest tak. Znamy takich. Ojej, jaki ja jestem, ojej. Ja pamiętam, jak takiego klienta miałem nie w Szczecinie, gdzieś tam w Płocku, i przekazałem go jednemu mojemu pracownikowi i mówię: on nie będzie miał nigdy czasu. To od razu ci mówię, będzie zawsze mówić, że on jest tak zajęty. A wiem, że inna jest rzeczywistość, że akurat on ma bardzo dużo czasu na to, żeby porozmawiać, odebrać, ale gdykolwiek się dzwoni: ojej, nie, no dzisiaj, nie, ja dzisiaj jestem tak, o takie rzeczy, ojej, nie mogę. Przewrotność. Inna rzeczywistość. Pozor. Ludzie, którzy domagają się znaków, i ciągle pytają, co jest często wolą Bożą, gdzie jest ich miejsce. Często wcale nie chcą się ruszyć. I posłuchać słowa, które mówi: pójdź za mną. Nie oczekują Bożych manifestacji i realnego działania. Tak było z tamtym pokoleniem. Pan Jezus otworzył usta człowieka, zaczął mówić. Mogli się radować. Mogli uwielbić Boga. Mówili: pokaż nam znak. Pokaż nam inny znak. To już robiłeś piąty raz z rzędu. To tam się już znudziło. To jest kolejne nabożeństwo, kolejne uwielbienie. Co tam może być nowego, dobrego? Wiesz, ile razy już można na takim rzeczach być? To już nudne trochę. Może coś zróbmy nowego, pomachajmy flagami albo czym. Ja nie mówię, że to złe, tak? Ale tam na konferencji, w Afryce, a tam w Stanach. Bóg dzisiaj woła do ciebie i do mnie. Zbliż się. To nie tylko Piotr miał być rybakiem ludzi. To nie tylko inny miał doświadczać Bożego wołania, ale do ciebie mówi: pójdź za mną. Szukaj mnie, pragnij mnie, rozpal to, co masz. Ja dołożę do tego ogniska.
My, zielonoświątkowcy, protestanci, jak śpiewamy, to często rozkładamy ręce. I to jest znak uwielbienia dla Pana Boga. Ale nie tylko. Ja w dzieciństwie się bawiłem w wojnę, to wiem, że gdy stałem z tym karabinem, mówiłem: poddaj się! To drugi co robił? Ręce podnosił. Gdy uwielbiasz Pana Boga i podnosisz ręce, to też jest znak poddania. Boże, ja chcę, abyś Ty przejął moje życie. Aby Twoja wola działała się w moim życiu. Ja chcę się poddać Tobie, ja chcę się poddać Twemu Duchowi. Ja chcę poddać się Twojemu Słowu. Panie, ja nie chcę rządzić. Ja nie chcę władać nad sobą. Ja wiem, że moje wybory, choć czasami nawet ich fajne i dobre, to jakoś dziwnie prowadziły mnie w zepsute miejsca. Panie, weź to, co mam. Może to jest małe, może grzeszne, może niewłaściwe, ale ja się Tobie poddaję. Mam problem z tym, z tamtym. Dziwne uczucia są w moim sercu, w moim umyśle, ale ja się poddaję Twojemu Słowu. Ja będę Ci wierny. Ja chcę być z Tobą. Ja chcę działać tak, jak Ty mówisz. Ja się poddaję. Bóg tego oczekuje także i w uwielbieniu. Bo co z tego, że mówimy, a w sercu mur? Co z tego, że mówimy, a w sercu beton? Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo. Abyśmy to, co mówili, to wszystko się działo. Mamy do tego moc. Jesteśmy do Boga podobni. Aby to wprowadzać w życie. Aby nie było to tylko na ustach, ale i w naszym umyśle, sercu i pragnieniu. Poddaję się. Poddaję się Tobie. Tu dochodzimy może już do sedna. Ja muszę zawsze ten... Dobrze, że już mam zegarek. Pamiętajcie, że jak chcecie mieć zwięzłe nabożeństwa, a pastor nie ma zegarka, no to najlepszy prezent na jakieś tam urodziny, święta, 25-lecie, coś tam na tej zasadzie. Pan Jezus mówi, że w takim pokoleniu, w takim czasie, gdzie są przewrotność, gdzie są pozory, gdzie tak naprawdę już nie wiadomo, kto jest po tej stronie, a kto po innej, kto jest za, a kto jest przeciw, On daje znak. Znak to też drogowskaz. Prawda? Jak jedziemy samochodem, jest znak, skręć w prawo, to my w lewo. Nie. W prawo. Ogranicz prędkość, ograniczamy. To jest znak. Informacyjny, nakazu. Już nie będę w to wchodził głęboko, bo można by było to rozważyć. Będzie im dany znak Jonasza, powiedział. Do tamtego pokolenia, do tamtych czasów. Ale także i do nas. Taki drogowskaz od Pana. Tam jest napisane, nie będzie wam dany inny znak, jak tylko znak Jonasza. I wiele osób myśli, że no to będzie jedyny znak i nic się nie będzie działo. No ale tak nie było. Pan Jezus cały czas działał. Uzdrawiał, leczył, chrzcił Duchem Świętym. Ale mówi, że znak Jonasza będzie takim znakiem, który będzie najbardziej odpowiedni dla tego pokolenia. A kim był Jonasz? Bibliści mówią prorok mniejszy. Nie wiem, czy chodzi o wzrost, czy o rangę, czy o znaczenie w ich systemie wartości. Ja bym tak nie rozróżniał proroków na mniejszych, większych, średnich. My tak lubimy, prawda? O ten mniejszy brat, on mniejsza służba, ten większa służba. Prawda? Bo nam wchodzi w krew, no tworzy to jakiś system, ale czy Boże? To nie wiem. Co ciekawe, Jonas, samo jego imię, nie wiem czy wiecie, od Jona, po hebrajsku gołąb. On szedł z posłannictwem do Niniwy,
Co to jest ta Niniwa, miasto w Asyrii? Przechodził tą Niniwę, ja oczywiście znamy te perturbacje, ja też będę o nich mówił. Przechodził tą Niniwę przez 3 dni, tak wielkie to było miasto. Na samym końcu Księgi Jonasza Pan Bóg mówi, że on miałby zrobić tak, i to by było miłe jego sercu, że ponad 120 tysięcy ludzi by zginęło? On chciał ich zbawienia. Głosił do 120 tysięcy ludzi. Przez 3 dni przechodził miasto. Miasto, które było raczej nie w pokoju z Izraelem w tamtym czasie. Niekoniecznie ci ludzie wszyscy chcą słuchać nas. Niekoniecznie ci ludzie wszyscy nas kochają. Niekoniecznie to jest praca na 5 minut. Trzeba wykonać jakieś pragnienie, jakiś trud. 3 dni. Płynął ile, to inna sprawa. Gołąb. No tu nam się nasuwa, że tak naprawdę dzisiaj posłannictwo Ducha Świętego jest identyczne. Nawróć się. Nawrócić to znaczy zmień swój sposób myślenia. Duch Święty pragnie, aby i Kościół zmienił swój sposób myślenia często. Ja i Ty. I każdy, który nie zna Pana Jezusa Chrystusa, zmienił swój sposób myślenia. Potrzebny jest do tego Duch Święty. Jonasz to w ogóle ciekawa postać. Ja często widzę w swoim życiu Jonasza i to w tej pierwszej fazie nawet, nie w tej drugiej, prawda? No a w tej ostatniej też. Ale ja bardzo często widzę Jonasza w kościele. Pan Bóg przychodzi do niego i mówi: idź do Niniwy, ja Cię posyłam. Jestem z Tobą, ja Cię posyłam. I Jonasz mówi: tak, Panie, czuję tą służbę. Ach, jak jestem radosny, że zbawić to miasto. Ach, jak jestem radosny, że byś dokonywał wielkich rzeczy. Ach, jak jestem radosny, że idę z takim posłannictwem, z taką Ewangelią. Jonasz pierwsze co to? Dotarcisz. Też nie przypadek, że chciał akurat do tego miasta. To miasto było wtedy najbogatsze, pełne handlu. Wszystko się działo, tylko Boga nie było. My tak uciekamy. Ile to razy Bóg mówi do Ciebie? Ile to razy Bóg wysyła słowo do Twojego serca? Ile to razy Bóg mówi: powołałem Cię? Ile to razy mówi: zrób to i to? Dotarcisz. Tu w robotę, prawda? Tu w handel. Tu w inne rzeczy, które ubogacają przecież w jakiś sposób nasze życie. Ucieczka. Znamy historię Jonasza, tak? To ja nie będę czytał, bo trochę trwało. I co dalej z tym Jonaszem się dzieje? Tak naprawdę Jonasz uciekał od służby i to służby miłości. Tak, gdybyśmy przeczytali tą historię całą, no to w ostatnim jej rozdziale widzimy, co Pan Jezus zrobił z tą Niniwą, a Jonasz jak się zachował? No powiedział: wiedziałem, że Ty tak zrobisz, Panie Boże, że znowu im przebaczysz, że znowu im wybaczysz, że nie będzie żadnego ognia, że wszyscy ci, którzy przecież gorsze życie wiodą ode mnie, to doznają Twojej łaski. Czy uciekasz od miłości Bożej? Znam ludzi, którzy uciekają od miłości Bożej do swojego życia nawet, którą Bóg kieruje. Bóg mówi: ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Dlaczego to się dzieje w moim życiu, Panie Boże? Dlaczego to? Dlaczego zsyłasz Ty na mnie to i tamto? Bóg mówi: myśl o sobie tak i tak. O jaki ja jestem taki i tak.
uciekają od Bożej miłości. Często nawet do samego siebie. Bóg mówi, kocham Cię, nie możesz mnie kochać. Akceptuję Cię. Kto może mnie zaakceptować? Nikt nie, ja sam siebie nie akceptuję. Zrobiłem dla Ciebie wszystko. Nie, ja jeszcze muszę zrobić to i to. Zrobiłem dla tego drugiego człowieka wszystko. Dla niego? On się nie nadaje. Może tamten. Bóg powołuje człowieka do służby miłości. Do tego, żeby człowiek znalazł miłość dla siebie. Akceptację, wartość, szacunek dla ciebie, dla innego człowieka. Pan Jezus powiedział, że drugie, najważniejsze przykazanie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Ja ci daję miłość. Możesz czuć się wartościowy we mnie. Jeżeli nie będziesz się czuł wartościowy, nie będziesz akceptował, że ja cię akceptuję, że ja już zrobiłem wszystko, co jest potrzebne dla twojego zbawienia, to jakże będziesz mógł kochać drugiego? Jeżeli będziesz miał złość ciągle do siebie, no to tą złość też będziesz mieć na innych. Oczywiście chodzi o taki zdrowy porządek i rozsądek. To nie znaczy, że wszystko w moim życiu niepoukładane, chaos, a ja mówię, że normalnie piramidę buduję i nie wiadomo, jak jestem budowniczy, prawda? Taki był Jonasz. Ile razy on mówił, nie chce mi się żyć. Można powiedzieć, depresja duchowa. Życie mi zbrzydło. Na statku mówił, gdy już dotarczysz, płynął, zerwała się burza, wszyscy zaczęli modlić się do swoich bogów, nie pomagało. A co tamten robi? A tamten se śpi tam. Co on robi? Nie, wstawaj, módl się do jakiegoś Boga, bo my wszyscy giniemy. A on mówi, ja wiem, dlaczego tak jest. Prawda? No dlaczego? Dlatego, że nie jestem posłuszny Słowu Bożemu. No jakiemu Słowu? Słowu Boga, który stworzył niebo i ziemię. No a czemu jesteś nieposłuszny? Kazał mi iść do Niniwy. No i co? A ja uciekłem w drugą stronę. Tyle kazań, prawda? Co mamy robić, jak czynić, jak mówić, Słowo Boże i dalej swoje. No to co mamy zrobić, bo my wszyscy poginiemy. Wyrzućcie mnie, to wszystko przejdzie tam. Co mi tam życie? Już mam dosyć tego wszystkiego. I wyrzucili go. I oni ocaleli. Ale Bóg też go kochał. Bóg cały czas mówił, ja chcę, abyś był w moim planie. Ja chcę, abyś był w moim słowie. Ja chcę, abyś był w moim miejscu. Ja ci nie pozwolę ode mnie odejść. No jeżeli będziesz się upierał, no to co ja zrobię? Teraz posłałem wielką rybę. To się nie dzieje łatwo. I nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek później się działo. Ona cię połknęła, ty dalej żyjesz. Takie doświadczenia, to, tamto, wszystko ja robię, ale ty dalej żyjesz i teraz zawołaj do mnie i w końcu bądź w tym, co ja chcę dla twojego życia. I ona się opamięta wtedy. Wołał z wnętrzności ryby, czytamy. I ryba wypluła go na zewnątrz. I poszedł do tej Niniwy. Poszedł, głosił. I co ciekawe, Bóg się do tego przyznał. 120 tysięcy ludzi się nawróciło. Mało tego, powiedzieli, wszystko musi pokutować. Wszystko w nas. Wszystko, nawet zwierzęta w wory ubierzemy, bo Bóg Wszechmocny pojawił się w naszym życiu. Taki efekt. I Jonasz mówi, życie mi zbrzydło wtedy. Wiedziałem, że nad nimi się uletujesz. Wiedziałem.
wiedziałem. Bóg go nie opuścił. On siedział, patrzył, co tam się wydarzy. Będę obserwatorem. Dobrze, że wykonałem ten plan. Niech mnie już Bóg do niczego więcej nie powołuje. Takie jest pytanie tak naprawdę. Co było w sercu Jonasza? Czy to, że nagle ludzie się nawracali, coś się działo, to nie powodowało w jego sercu to, że uwaga Pana Boga jest bardziej skupiona na nich niż na mnie? Usiadł, patrzył, wyrósł krzew nad jego głową. Co ciekawe, takie krzewy tam akurat rosną do 4 metrów i one są tak skonstruowane, że faktycznie wystarczy delikatne przecięcie i on bardzo szybko schnie. Bardzo szybko. I on patrzył na to wszystko z boku. Przyszedł robak, przegryzł delikatnie to wszystko i znowu narzekanie w jadoleniu. Bóg nie chce, abyś był w centrum uwagi. On chce być w centrum, ale chce, żebyś ty był w nim. W jego sprawach, w jego rzeczach, w jego pragnieniach. Jeżeli cię powołuje, jeżeli mówi przyjdź, pójdź do tego, do tamtego, nie zastanawiaj się dwa razy. Jeżeli twoje życie źle wygląda, przyjdź z tym do Pana Boga, powiedz teraz, Boże, taki jaki jestem, ale chcę być ci posłuszny. Wolę być w rzeczach Twoich, nawet jak moje życie nie do końca wygląda wspaniale, bo Ty wtedy będziesz mnie zmieniał, kształtował. Ja tylko przy Tobie będę się zmieniał. Gdy będę od Ciebie uciekał, to sam nie naprawię swojego życia. Jonasz był znakiem dla Niniwy, dla wielkiego miasta. Bóg go użył. I to też jest lekcja dla nas. Że on nie szuka wielkich talentów, choć i takie też są u Pana Boga, tak? Ale szuka ludzi, którzy będą mu posłuszni, którzy się otworzą na moc Ducha Świętego. Którzy będą z nim szli do tego świata. Którzy będą starać się być w Panu Jezusie Chrystusie. I ostatnia rzecz. Nawiesił się. Jeżeli chodzi o datę, to mam drugi dzisiaj. A nie czwarty. Niedzielny zegarek. Tak, właśnie ja dziwne to mam, że jak mam zegarek, to zawsze daty nie działają. A nie, nie wiem. Na teorii. Słucham? Na teorii. Zawsze data jest inna niż jak ma datę. Zawsze. Nie da się uratować. Pan Jezus mówi, ta Niniwa nawróciła się. Na sądzie będzie jako ci, którzy będą nawet patrzeć i mówić, a czemu ty? Królowa z południa przeszła i na sądzie będzie mówić, a czemu nie posłuchałeś? I Pan Jezus mówi wyraźne słowo, ale tutaj masz nawet coś więcej niż Jonasz. Więcej niż każdy prorok. Więcej niż wszystko. Jest taka pieśń, że nic nie może się równać z imieniem Pana Jezusa Chrystusa. Piękna pieśń. Jest wiele takich pieśni, ja mam w głowie jedną. Refren jest, jakże piękne jest imię Twe. Nic z nim nie równa się. Później jest, jakie cudowne jest imię Twe. I jakie potężne jest imię Twe. Masz więcej niż każdego proroka. Masz więcej niż słowo każdego proroka. Masz przymierze większe niż jakiekolwiek przymierze. Masz moc Ducha Świętego, którego możesz brać. Więcej
niż wszelka moc na niebie i na ziemi. To wszystko jest w Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. Jest pytanie, czy chcesz być świadkiem Jego zmartwychwstania? Czy chcesz być świadkiem Pana Jezusa Chrystusa? Apostołowie, oni nie kończyli nie wiadomo czego. Oni nie mieli wiedzy nie wiadomo jakiej. Ale mieli pragnienie, aby Duch Święty ich używał. Mieli posłuszeństwo do Słowa. Mieli tego, który był więcej niż każdy prorok, niż każdy Jonasz. Mieli zbawienie większe niż te zbawienie, które było w Niniwie. Mieli możliwości większe niż Jonasz. My również takie mamy. Pan Jezus więcej niż Jonasz. Oczywiście to też jest taka historia o tym, że Pan Jezus mówi, że gdy był ten burza, ten sztorm, to wszystko, gdy Jonasz płynął, wyrzucili go, to się wszystko uspokoiło i mogli zachować tamci ludzie swoje życie. Poświęcili Jonasza. Pan Jezus też był poświęcony dla każdego z nas. Pan Jezus też był w grobie, tak jak Jonasz był w brzuchu ryby. Ale mamy więcej niż Jonasz. Mamy Pana Jezusa Chrystusa. Znakiem dla tego pokolenia, dla nas, drogowskazem, jest Pan Jezus Chrystus. Mamy w Nim już naprawdę wszystko. Wykonało się. Nie musimy dobudowywać Ewangelii. Nie musimy czekać na Mesjasza w takim aspekcie, że który nas uświadomi, co mamy robić. My czekamy na przyjście Pana Jezusa Chrystusa ostatecznie. Wtedy już się zakończy praca tego typu. Teraz mamy już wszystko. Mamy powołanie. Nie uciekajmy do Tarsisz. Nie narzekajmy, że Bóg działa w Afryce, a nie u nas. Mamy wszystko w Panu Jezusie Chrystusie. Radujmy się, że możemy dzisiaj się znaleźć w Nim. Być posłuszny Jego Słowu. Zaufać Mu, nie uciekać. Nie koncentrować wszystko na swoim życiu i swoim problemie, ale starać się to wszystko przynieść do Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli zaczniesz Mu służyć, jeżeli będziesz Mu posłuszny, Bóg wszystko wyprostuje. Bóg wszystko wygładzi. Te problemy, z którymi się mierzyłeś i mierzysz, okażą się innego rodzaju. Zaczniesz to rozumieć. Diabeł będzie robił wszystko, abyś nie służył Panu Bogu. Diabeł będzie robić wszystko i to się nie zmieni i będzie atakować cię problemami różnego typu. Abyś odłączony był od służby, od woli Jezusa Chrystusa. Abyś się koncentrował na tym, co diabeł daje, a nie Bóg. Dzisiaj jest dzień, abyś zaczął się koncentrować na Jezusie Chrystusie. Abyś Mu zaufał. Abyś poszedł za Nim. Jeżeli są problemy, to wiedz, że jeżeli będziesz szedł za Panem Jezusem, tam gdzie On mówi chodź, to one zejdą na drugi plan. A potem może nawet będzie tak, że nawet nie będziesz wiedział, a są one związane. Bądź wierny w tym, co masz. To, co dał Ci już Bóg. Zacznij to pomnażać. Bóg Cię powołuje. Bóg Cię wybrał. Jeżeli mówi Słowo, że Cię kocha, to tak jest. I nic tego nie zmieni.
powstania.